Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku ze spisu treści Kronik Awatara. W formacie, w którym zadajecie pytania, a ja na nie staram się jak najlepiej odpowiedzieć. Łącznie pod ostatnimi dwoma materiałami ze spisów, spod których brałem pytania, było ponad 800 komentarzy. Wszystkie z nich przeczytałem, a wybór 5 był, jak się możecie domyślać, sporym wyzwaniem, ale udało się. I tak dzisiaj dowiecie się m.in. skąd Czerwony Lotos wiedział, że trzeba zabić awatara w stanie awatara, aby móc przerwać cykl, oraz czy da się jakoś przywrócić połączenie zerwane przez korę. Dlatego typowo zapaszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Pytanie numer 1. Czy dar tkania zwiększał możliwości fizyczne człowieka? To pytanie wpierw wymaga sprostowania. Kto w ogóle miałby je zadawać? Otóż niektórzy z Was zauważyli, że po harmonijnym zrównaniu ludzie po otrzymaniu daru tkania powietrza stali się jakoś tak bardziej zwinni. Otóż tak. Ponieważ dostali konkretny żywioł, czyli właśnie powietrze. Naturalnie, że ci dostali dzięki temu boosta do szybkości poruszania się i zwinności. A jeżeli porównamy takiego zwykłego, niedoświadczonego maga, przykładowo ziemi lub ognia, czy taki różni się fizycznie od non-bendera? Otóż niczym szczególnym. Non-benderzy, jak i benderzy, mogą być jak w prawdziwym świecie, jedni silniejsi od drugich. Patrz na przykład, ci blokerzy, mistrzowie miecza lub wojowniczki Kyoshi. Oczywiście, istnieje zależność, że im bardziej wyćwiczony mag, tym lepiej sobie radzi w walce. A jest tak z dość prostego powodu. Tkanie żywiołu zużywa staminę, wytrzymałość. Im dłużej wykonujesz konkretne, nie zawsze łatwe kombinacje ruchów, tym coraz bardziej jesteś zmęczony. Ćwicząc, przyzwyczajasz swoje ciało do większego wysiłku, co właśnie równa się z możliwością dłuższego władania każdym z żywiołów. Dlatego też niejednokrotnie wydaje się, że to dar tkania zwiększał możliwości fizyczne człowieka. A było odwrotnie. To człowiek zwiększał swoje możliwości fizyczne, aby być lepszym magiem. Pytanie drugie. W jakiej kolejności chronologicznej czytać książki i komiksy z Awatara? Wiadomo, że wielu ludzi po obejrzeniu legend Aanga Yakekory szuka alternatyw lub dzieł z nim związanych. Najczęściej natrafiają właśnie na komiksy, jak i powieści, właśnie na ich podstawie, bo tworzone są one przez oryginalnych twórców. Również kanonicznie kontynuują historię po wydarzeniach z obu serii. Zrobiłem kiedyś specjalnie osobny odcinek, gdzie możecie dostać te dzieła. Możecie go zobaczyć klikając w prawym górnym rogu, ale jak czytać je chronologicznie? Otóż już wam tłumaczę. W 2019 roku wyszła książka o nazwie The Rise of Kyoshi, a rok później The Shadow of Kyoshi. Opowiadają one, a jakże, o Avatar Kyoshi. Nie ma na ten moment książek czy komiksów dziejących się wcześniej, dlatego one są pierwsze. Następnie wchodzą komiksy z legend Aanga. One wychodzą od razu chronologicznie, dlatego jak jakiś się ukaże, bez przeszkód można kupić od razu, nie martwiąc się o chronologię. Polecam też zaglądać do wiki, którą widzicie w tej chwili na ekranie. Są one ponumerowane, a daty ich wyjścia na rynek są całkiem dobrym wyznacznikiem, kiedy mamy oczekiwać nowości z tego pięknego świata. Więc po kolei należy czytać The Promise, The Search, The Rift, Smoke and Shadow, North and South, Imbalance, a następnie czekać na premierę choćby Katara and the Pirates Silver. No i na koniec oczywiście komiksy z legend Kory, także polecam patrzeć na wiki. Tam na ten moment są dostępne tylko dwie trylogie. Jest to komiks Turf Wars oraz Ruins of the Empire. Czytając je w wymieniony przeze mnie sposób, będziecie szli zgodnie z chronologią. Dodatkowo w opisie tego odcinka umieszczę linki do widocznych na ekranie Wikipedii. Są po angielsku, ale nie powinno być to dla większości z Was problemem. Pytanie numer 3. Skąd Czerwony Lotos wiedział, że trzeba zabić awatara w stanie awatara, aby przerwać cykl? No właśnie, skąd? Otóż Czerwony Lotos, jak niektórzy mogą podejrzewać, jest to organizacja wywodząca się z najbardziej radykalnych byłych członków Zakonu Białego Lotosu. Ci ludzie, widzący czym stał się zakon po Wielkiej Wojnie, nie godzili się z tym, aby być podnóżkiem awatara. Postanowili się go po prostu pozbyć, aby ludzkość nie musiała polegać na wszechpotężnej jednostce.
W zakonie Białego Lotosu za to doskonale było wiadome, że jak awatar zginie w stanie awatara, to cykl awatara zostanie przerwany. Nie była to informacja ściśle tajna. Uczono jej niemal każdego z członków, aby móc lepiej chronić przyszłych awatarów. Tu z kolei zapytacie, skąd w Białym Lotosie o tym wiedzieli. Otóż nie wiemy, kiedy dokładnie zakon powstał, jednak wiadomo, iż za czasów już awatara Kuruka pochodzą pierwsze wzmianki o nim. Przez wiele lat uczyli się oni o samych awatarach, a w szeregach gościli także znawców czy wewnętrznej czakry oraz guru znających się nieco na świecie duchów. To właśnie oni wydali diagnozę popartą wieloma latami medytacji i rozmyśleń, iż cykl awatara zostanie przerwany, jeżeli awatar umrze w stanie największej więzi z poprzednimi wcieleniami, to jest właśnie w stanie awatara. Sam awatar zresztą mógł wyjawić tą tajemnicę komuś z zakonu. W końcu ta informacja była przekazywana przez następne wcielenia samych awatarów. No więc z zakonu Białego Lotosu do Czerwonego Lotosu. Tak przeszła wiedza o przerwaniu cyklu. Pytanie czwarte. Dlaczego Aang nie odebrał mocy tkania ognia Azuli? Ponieważ niekoniecznie było to aż tak potrzebne. Azula została pokonana i uwięziona, pilnowana non-stop przez doświadczoną straż oraz ludzi znających blokadę Chi, których uczyła choćby sama Tai Li. Zresztą szalona księżniczka była w bardzo złej kondycji psychicznej, co praktycznie paraliżowało jakiekolwiek podejmowanie świadomych decyzji. Za to z historii z komiksów wiemy, że zachowanie jej daru tkania nie było zbyt dobrym pomysłem, ze względu iż to ona choćby organizuje i podsyca opozycję względem nowego władcy ognia, to jest Zuko. Polecam lekturę komiksu Smoke and Shadows, w którym to właśnie Azulę widzimy po raz ostatni w serii. Być może kiedyś poznamy, co się zdziało z tkaczką niebieskiego płomienia, ale kanonicznie nic potem nie wiadomo. Zero. Dodatkowo, nieraz wspomniałem, że tkanie czyjejś energii zawsze jest obarczone lekkim ryzykiem, dlatego też Aang starał się jak najmniej ingerować w tego typu rzeczy. W sumie duch Azuli nie był słaby. Kto wie, może to przeważyło na decyzji pozostawienia jej mocy tkania ognia? Pytanie numer 5. Czy to, że Korra straciła połączenie z poprzednimi awatarami, oznacza, iż nie można już z nimi nawiązać kontaktu w jakiś inny sposób? Jeżeli nie oglądałeś Legend Korry, to pomiń całkowicie to pytanie. Proszę. Jest ono jednym wielkim spoilerem. Zresztą oglądając Kriki, fundujesz sobie zawsze sporo spoilerów. Ale tak, Korra w jednym z odcinków całkowicie traci połączenie z poprzednimi wcieleniami. 10 tysięcy lat awatarów zmienia się w kubkę popiołu. Rozpoczyna za to nowy cykl, z którym jest pierwszym wcieleniem. Ale czy istnieje sposób na przywrócenie lub na ponowne nawiązanie kontaktu z utraconymi połączeniami? Sądzę, że tak. Korra jak nikt inny przed nią ma wolny dostęp do świata duchów. Miejsca, w którym wiemy, że możemy spotkać duchy poprzednich awatarów. Możliwe, że te duchy były mocno połączone z obecnymi awatarami i obumarły po zerwaniu właśnie tej więzi. Ale może cząstka ich duszy jakoś przetrwała nienaruszona? Może znajduje się w świecie duchów konkretny duch przechwytujący wspomnienia lub sadzawka potrafiąca leczyć powiązania duchowe. W sumie świat awatarów jest światem fantastycznym i wszystko jest możliwe. Bardzo też możliwe, że to właśnie następca awatar Korry będzie starał się przywrócić utracone połączenia przez poprzedniczkę. Chciałbym to zobaczyć. W każdym razie odpowiem tą teorią. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z odpowiedzi. Czekam jak zwykle na nowe pytania od Was. Umieszczajcie je w komentarzach pod tym odcinkiem. Wybiorę te najbardziej ciekawe do następnych spisów treści. Zachęcam oczywiście do pozostawienia subskrypcji, jak chcecie mnie wspierać w prowadzeniu kronik. Ten ciągle rosnący numerek jest czymś, co potwierdza, jak wielu z Was chce słuchać o wspaniałym świecie legend Aanga i Korry. Odwiedźcie też mojego Discorda. Tam stworzyłem bardzo ciekawy kanał o nazwie Drogi Maksimie, gdzie możecie co kilka godzin zadawać mi pytanie, na które na 100% odpowiadam. No i co? Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka na Was w tym miejscu, jak zwykle.
W książkach o Kiyoshi występuje postać Yun, fałszywego awatara. Być może kiedyś omówimy sobie ten dość specyficzny przypadek w kronikach.